Baba Jaga. Ben, pozowałeś jej kiedyś? Boże, nie. Portretuję głównie matki i dzieci, więc nie miałaby ze mnie pożytku. Czytałam o ostatniej wystawie. Gratuluję. Pewnie miło jest, kiedy ciężka praca zostaje doceniona. Tak, zrobiła furorę, a Jess dostała kilka zamówień. Jej sukces będzie dla was plusem. Cieszy nas to, że ubiegasz się o przyznanie opieki. Wiem, że nie miałaś łatwych relacji z córką, ale Chloe też tego potrzebuje. Hi, Chloe. Zostawię was same. Mam bardzo nieaktualne zdjęcie. Luisa mówi, że rozważasz naszą propozycję. Może sprawdź, jakby ci się u nas mieszkało. Miałabyś wspaniałą sypialnię, dom stoi na uboczu. Dlaczego to robisz? Miałam nadzieję. Wróciłam tu na stałe, więc może nawiązałybyśmy kontakt. Potrzebowałam cię 9 lat temu. Wtedy ci na mnie nie zależało. Zależało mi. Nie przychodź tu więcej. Nie dzwoń. Po prostu odpieprz się ode mnie. Chloe, proszę cię, zostań. Wiesz, że to dla mnie ważny wieczór. Zacznij się szykować. Spóźnimy się. Jess? Już 2 razy przekładałem przez ciebie tę kolację. Tira, możemy się umówić za tydzień? Jasne. Mamy 20 minut do wyjścia. Cześć, Ben. Możesz ją podtrzymać? Oczywiście. Nie smuć się z powodu córki. Miłość matki to potęga. To jest talas. Dzięki niemu córka dostrzeże miłość w twoim sercu. Śliczne. Dzięki. Nie ma za co. Cześć.
Co? Cholerne bachory. Pamiętasz, jak się tak bawiliśmy? Powinnaś zobaczyć dom Mary. Wyburzyli całą ulicę. Chodź, coś ci pokażę. Nie skończyłam. Wygląda super. Dzieciaki boją się dzisiaj tu przychodzić. Mówią, że po śmierci Mary nikt nie karmi demona, że jest tam uwięziony i czeka, aż ktoś zapuka. Nie cierpię tego miejsca. Raz z łóżka wstanie, dwa z martwych powstanie. Jeśli zapukasz, usłyszy. I prędzej czy później zapuka do ciebie. To nie jest śmieszne. Zabrała Michaela. Przecież to tylko bajka. Przepraszam, nie chciałem cię zdenerwować. Udowodnię ci to. Spróbujesz? Danny? Kurwa! Świnia! Czemu to zrobiłeś? Ale miałaś minę. Czekaj. Przepraszam. To tylko żarty. Daj spokój.
Zbliża się. Wyjdź. Uciekaj. Wybacz, obudziłam cię? Źle się czuję, Chloe. Moment. Dwie sekundy. Sorry, to upiorne. Myślałam, że ktoś puka. Danny? Tu telefon Daniego, nagraj wiadomość. Gdzie jesteś? Zadzwoń, dobra? Uciekaj. Chloe. Można? Chcą tu posprzątać. Tak, wezmę tylko komórkę. Otwórzcie, pomocy, niech ktoś otworzy. Otwórzcie drzwi. Na pomoc. Otwórzcie, błagam. Co się dzieje? Co? Ktoś tu jest. Co? Czekaj. Nie, nie. Stój tu.
Can I stay? Mogę tu zostać? Okay, bye. Więc powiedzieli, że się zgadzają. Możesz parę dni tu pobyć, tylko rano zadzwoń do Luizy. Miło cię będzie gościć, Chloe. Widzimy się rano. Przepraszam za bałagan. Jesteśmy w trakcie remontu. Mieliśmy nadzieję, że pomożesz nam wybrać kolor ścian. No to... No wiesz. Żebyś się naprawdę poczuła u siebie. Łazienkę masz tam. Ben i ja śpimy naprzeciwko, gdybyś czegoś potrzebowała. Ogromny dom. Trafiliście szóstkę? Nie. Chociaż czasami mam wrażenie, że tak. Ostatnie lata były niesamowite. Brakowało tylko ciebie, Chloe. Nie zostanę na długo. Może na kilka dni. A to, co mówiłaś wcześniej, nie zmienię tego, co było. Jestem zmęczona. Oczywiście. Do zobaczenia rano. Mogą zostać otwarte? Proszę. Tak. Cieszę się, że tu jesteś, Chloe. Nienawidzi mnie. Trudno jej się dziwić. Skarbie, nie zmienisz przeszłości. Ważne jest to, że dziś chcesz to naprawić. Muszę kończyć. Wrócę na kolację. Znów to samo, umawialiśmy się, że nie będzie wyjazdów służbowych. Wiem, ale to tylko parę dni. Niech poślą kogoś innego. Nie ma szans. Nowy klient uparł się, że mam tam jechać. Zupa marchewkowa z kolendrą. Powiadomie media. Może być z organicznych upraw. Dziękuję. Tak sobie myślę, może jutro pomogłabyś mi w pracowni. Przygotowałybyśmy moją nową kolekcję. Może nie chcę być artystką. Niektórzy ludzie mają prawdziwą pracę. Na przykład bankierzy. No tak, dopiekłaś mi. Jesteśmy bandą zasrańców. Ale hajs od niego bierzesz, co? Tak się składa, że dom kupiliśmy wspólnie. Powaga? Nie musiała, jestem nadziany. A twoja mama to uparta, niezależna kobieta. A te jej pokraczne rzeźby osiągają zawrotne ceny. Chryste, co się stało?
Daj, ja to pozbieram. Może nie lubi kolędry. Niedługo wracam. Jasne. Pa. Chloe? Kim pani jest? Przepraszam. Nie. Jezu, usłyszałam twoje krzyki. To tylko jakiś głupi sen. Już dobrze. Co było w tym śnie? Widziałam starszą kobietę o rudych włosach. Płakała. Miała w ręku nóż i zabiła się. Kiedy byłam mała, obok naszego ośrodka mieszkała taka dziwna kobieta. Miała długie, tłuste, rude włosy. Nazywaliśmy ją Wiewiórą. Nie wychodziła z domu, tylko czasami pokazywała się w oknie. Ludzie mówili, że to czarownica.
Po jej śmierci zaczęły krążyć opowieści. Mówili, że jeśli zapukasz do jej drzwi, przyjdzie po ciebie. Poszliśmy tam przedwczoraj z Dannym. Zapukaliśmy. Danny zniknął, a ona teraz przyjdzie po mnie. Kochanie, to był tylko zły sen. Proszę, nie pozwól jej mnie zabrać. Nic ci tu nie grozi. Jesteś bezpieczna, jasne? Dzień dobry. Chyba zaspałyśmy. Przepraszam. Nie musisz. Spokojnie. Tira? Za wcześnie się zjawiłam. Wiesz, na śmierć zapomniałam. Jedną sekundkę. Dobra, chodźmy. Kiedy skończymy, mała będzie już chodzić. Aż tak szybko? Pomyślałam, że może chcesz kawy. O rany, to jak? Dziękuję. Wybacz, Tira, to moja... Przepraszam, to jest Chloe. Wybacz, muszę wyjść. Tira? Muszę już iść. Tira? Co się dzieje? Nic, nie mogę zostać. Powiedz. Uważaj, Jess. Nie pomożesz jej. Należy do kogoś innego. Spowija ją ciemność. Uwierz mi, znam się na tych sprawach. Jest naznaczona przez coś okropnego. O czym ty opowiadasz? Jak cię mama traktuje? W porządku. Jesteś spięta. Nic mi nie jest. Dogadujecie się ze sobą? Tak. I na pewno wszystko dobrze? Chloe? To detektyw Boardman. Spokojnie, nic nie przeskrobała. Zaginął jej kolega, Dan Chambers. Badam sprawę. Mówiłem jej, że nie ma się czego obawiać. A wy się znacie? O, tak. Odkąd była malutka.
Parę lat temu wezwano nas do ośrodka opieki Woodman House. Jeden z podopiecznych, 10-letni Michael Flowers, zaginął. Jego koledzy, Chloe i Danny, wbili sobie w głowę, że ma to związek ze starszą panią Mary Aminoff. Zaczęli ją nękać. Noc w noc pukali do jej drzwi, aż w końcu kobieta nie wytrzymała. Popełniła samobójstwo. Zanim znaleźliśmy zwłoki, dorwały się do nich lisy. To był paskudny widok. Macie pewność, że to ona porwała małego Michaela? Nie znaleźliśmy żadnych dowodów, ale w 99% przypadków, kiedy dziecku dzieje się krzywda, stoi za tym ktoś, kogo zna. Mówił pan, że nam wierzy, i przeprowadziłem śledztwo drobiazgowe. A teraz, kiedy ostatni raz widziałaś Daniego? Zapukaliśmy do drzwi wiewióry. Porwała go, a teraz przyjdzie po mnie. Jedyne, czego jesteśmy absolutnie pewni, to to, że pani Aminoff nie wstała z grobu. Niełatwo jest samotnie wychowywać dziecko. Mąż za kilka dni wróci. Bądźmy w kontakcie. Oczywiście. To tylko lisy. Pełno ich tutaj. Co tam oglądasz? Popatrz na to. Baba Jaga. Postać z Europy Wschodniej. Złośliwa wiedźma, upiorna matka. Demon z odległej epoki. Uchyla drzwi dzielące piekło od świata ludzi, żeby pożerać niewinne ofiary. Jak mojego kolegę Michaela. Demon ma ograniczone moce, więc pomaga mu niewolnik albo jakaś dusza potępiona. Niewolnika można poznać po piętnie demona. Popatrz. Założę się, że Mary miała takie znamie. Jedno stuknięcie budzi demona, drugie przyzywa niewolnika. Niewolnik może się wyzwolić z mocy demona, zabijając się albo zmuszając kogoś podstępnie do popełnienia dogłębnie złego czynu. Dość tego. Myślałam, że chcesz mi pomóc. Chcę, ale to zakrawa na obłęd.
Co się dzieje? Nieważne. Ważne. Chodź tu. No chodź. Popracujemy teraz w glinie. Proszę. Ogrzej w dłoniach. I nakładamy ją wszędzie. O tak. Nie musi ładnie wyglądać. Oblepiamy całość. Łącznie z palcami. Widzisz? Fajna sprawa. Pamiętasz, jak po imprezie ty i twoi znajomi wymalowaliście mi na ścianach zwariowane zwierzaki? Tak. Tak, pamiętam. Miałaś wtedy jakieś 5 lat. Nad łóżkiem miałam wielkiego zielonego żółwia. Uwielbiałam go. Rzeczywiście. A twój był ten straszny niedźwiedź za drzwiami. Tak się go bałam. Nie pamiętam tego. Bo pewnie byłaś na haju. Byłaś, prawda? Byłam chora. Nie znoszę tego słowa. Ale taka jest prawda. No i... kiedy było już bardzo źle, postanowiłam, uznałam, że będziesz bezpieczniejsza pod opieką innych. Ale nie byłam. Nieważne. Próbowałam wcześniej cię odzyskać, ale oni nie chcieli się zgodzić. Może słusznie, może nie byłam. Wtedy nie byłam jeszcze gotowa. Ale teraz jestem. Boże, jakbym się teraz napiła. Ale uznajemy wyłącznie napoje bezalkoholowe, więc... jest dietetyczna i zwykła. Na pewno mamy soki, wodę gazowaną, no i... popatrzmy. Może być zwykła? Nie wolno ich przesuwać. Są takie kruche. Przepraszam, nie złoszczę się na ciebie. Myślałam, że tu będę bezpieczna. Jesteś. Chloe! Dom jest niewiarygodny. Dziękuję. Mogę zajrzeć do Chloe? Mieliśmy dostawę. Nie ma sprawy. Cześć, Chloe. Jeszcze jedno pudło.
Bardzo mi pomaga. Pracownia jest tam. Jezu, nie. Co? Ty to zrobiłaś? Nie. Co się z tobą dzieje? Ona jest moja. Wiesz, że muszę to uwzględnić w ocenie, prawda? Jeśli czujesz, że nie dasz rady, Chloe zawsze może do nas wrócić. Numer znasz. Zakład opiekuńczy Woodman House. Halo? Jest tam ktoś? Kimkolwiek jesteś, słyszę, że się denerwujesz. Możesz mi zaufać. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Jesteś tam jeszcze? Co robisz? Wyjeżdżam. Dlaczego? Bo chcesz mnie tam odesłać. Pozbędziesz się mnie. To twoja specjalność. Wiesz, co jest najbardziej przerażające, kiedy rodzisz dziecko? Nie ból. Ani nie bezsenne noce. Nawet nie to, że zostałaś sama. To miłość. Nikt cię na nią nie przygotowuje. Jest jak fala, która ci obmywa i porywa w głąb morza. Nie da się z nią walczyć. Jest zbyt potężna. Pokochałam cię, kiedy tylko cię zobaczyłam. Kochałam cię, kiedy płakałaś. Kochałam cię, kiedy byłam na haju. Kochałam cię, kiedy... Kochałam cię, kiedy cię oddawałam. Kochałam cię, kiedy byłam tysiące mil stąd. Teraz też cię kocham. I cokolwiek się wydarzy, nic z tego nie zmieni. To nie ja tam to zrobiłam.
Jess? 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 Uciekaj. Uciekaj! Jess, błagam. Jess, ratuj. Ona tam jest. Chloe, tam nikogo nie ma. Skarbie, tam nikogo nie ma. Dobrze? Jestem przy tobie.
Mam pewien pomysł, wiesz? Będziesz musiała mi pomóc. Wzięłaś mój paszport? Tak. Będziemy tam mocno przed czasem, więc... Jess? Pomocy. Chloe. Nie. Nie, Chloe. Ratuj. Wreszcie zakryłaś inicjały taty? Dobry wybór. Co teraz zrobimy? Znajdziemy kogoś, kto będzie mógł nam pomóc. Chciałabym wam pomóc, ale muszę myśleć o własnej córce. Powiedz tylko, co to? Mówiłaś, że Chloe należy do kogoś innego. Myślałaś o tym? Nie. To nie tak. Nie wierz we wszystko, co piszą w internecie. To nie Baba Jaga was nachodzi. Więc co? Mary oskarżono bezpodstawnie o straszliwą zbrodnię i doprowadzono do samobójstwa. Chloe pomagała rozprzestrzeniać tę plotkę, więc teraz Mary chce się mścić. Jak dotąd chronisz Chloe mocą swojej miłości? To wszystko przeze mnie. Nieprawda, nie mów tak. Odejdź, nie zbliżaj się do niej.
Tira, jak to zatrzymać? Tylko jedno może ocalić twoją córkę. Co? Oczyść imię Mary. Skoro to nie ona porwała chłopca, odszukaj sprawcę. A jeśli będziesz uważnie słuchać, może sama tobą pokieruje. I co o tym sądzisz? Chloe? Zaginięcie małego Michaela. Byli inni podejrzani oprócz Mary? Nie przypominam sobie, możliwe, że malec po prostu uciekł. Ale wierzył pan słowom Chloe. Skąd ta zmiana zdania? Nie zmieniłem zdania, zamknęliśmy śledztwo. Jess. Jeśli będziesz uważnie słuchać, może sama tobą pokieruje. Zaginięcie. Michael Flowers. Mały Michael Flowers nie jest pierwszy, prawda? A ona? Albo ona? Albo on? Gadaj! Jak myślisz, co się z tobą stanie, kiedy ludzie się dowiedzą, co zrobiłaś? Zadbam o to, żeby dowiedzieli się wszyscy. Dane osoby podejrzanej. Chcemy ustalić, co będzie dalej. Co to znaczy? Chloe była roztrzęsiona, kiedy rano przywiózł ją tu detektyw Boardman, a on sam ma poważne zastrzeżenia do twoich relacji z córką. Usiłuje ją tylko chronić. Ona mnie potrzebuje. Błąkała się nocą sama po ulicy. Twierdzi, że wiedźmy chcą ją rzucić na pożarcie demonowi. Jak chcesz ją chronić, wmawiając jej takie brednie?
A pytaliście ją, czego sama chce? Jess? Czyżbyś znowu brała? Nie. I zgodzisz się, jeśli poprosimy o próbkę? Jasne. Macie naczynko? Przejawiasz agresję. Nawet nie wiecie jaką. Nic kurwa nie wiecie. Usiłuję ją tylko chronić, dobra? To moja córka. Jest moja. Szlak by to trafił. Ocena będzie kompleksowa, ale musimy cię ostrzec, że po tym, co zaszło, wasze kontakty mogą zostać ograniczone. To straumatyzowana, krucha dziewczyna, która potrzebuje stabilizacji. Może sama zgłoś się na terapię, zanim wystąpisz o opiekę. Michael Flowers. Słucham? Czy to jest detektyw Boardman? Tak, od lat nam pomaga jako wolontariusz. Dzieciaki go uwielbiają. W 99% przypadków, kiedy dziecku dzieje się krzywda, Jess, nie skończyliśmy. Stoi za tym ktoś, kogo zna. Chloe, chodź. Cholera, tędy. Jess, chyba nie potrafię jej pomóc. Błagam, nikogo innego nie mamy. Dobrze, zastanowię się. Umówmy się w głębi parku. Mieszkam niedaleko stamtąd. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Chloe, to ty? Jest. Nie, dajcie mi czas. Daliście mi za mało czasu.
Proszę z nami. Nie wiem, co robić. Proszę się nie opierać. Zaraz, boli. Zgłoszę to. Poszukam czegoś w wozie. Zaraz wracam. Spodziewałaś się kogoś innego? Ta cała bajeczka o wyjściu na prostą. To pic na wodę, prawda? Wystarczy poskrobać i znów widać egoistycznego śmiecia, który porzucił własne dziecko, bo mu zawadzało w karierze. Pan mnie nie zna. Nie. A ty nic nie rozumiesz. Już raz spieprzyłaś temu biednemu dziecku życie. Drugi raz ci na to nie pozwolę. A teraz mów, dokąd wwiozłaś Chloe? Co z nią zrobiłaś? Gdzie ona jest? Ona ją zabrała. Kto? Mary Aminoff. Wiewióra. Co? Myślałam, że uchronię dziecko. Ale jeśli raz zapukasz, już nic jej nie powstrzyma. Dość tego. Powiedz mi prawdę. To pan nie powiedział mi prawdy. Mówił pan, że dzieciaki ją prześladowały. Ale to pan. To pan ją oskarżał o zabójstwa. Nękał ją pan, aż w końcu nie wytrzymała. Odebrała sobie życie. Spotkał ją zasłużony koniec. Czyżby? Czy na pewno tak było? Zwykle sprawca to ktoś, kogo dziecko zna. Tak mi pan powiedział. No i znał je pan lepiej niż ona. Znał pan Michaela. Znał pan wszystkie dzieciaki. Czemu uparł się pan, żeby wskazać palcem na Mary? Bo była łatwym kozłem ofiarnym? Dlaczego nie było innych podejrzanych? Jak do tego doszło? Jak do takich zbrodni dochodzi? Wypatrzył go pan tamtej nocy na ulicy, zaproponował, że go odwiezie? Ile innych dzieci pan porwał? Porozmawiamy później.
No chodź. No chodź. Chodź. Na co czekasz? Na co czekasz? Wiesz, gdzie mnie szukać. Tędy. Chloe? Hello? Wait. Zaczekaj. Wait. Czekaj. Chloe?
Michael. Pomocy! Pomocy! Zostaw mnie! Wyciągnę cię stąd, dobrze? Zbliża się. Szybko. Ratunku. Szybko. Biegiem. Chodź. Czekajcie. Pomóżcie mi. Pomóżcie. Szybko idziemy. A to co? Jess? Co ty wyprawiasz? Gdzie jest Jess? Dzwonię na policję.
Chloe i ja jesteśmy w domu. Bezpieczne. Więc wracaj. Pa, kocham. Wszystko dobrze? Myślę o Boardmanie. Dopuścił się okropnych rzeczy. Zasłużył. A co takiego zrobił? Twój kolega Michael, to Boardman go porwał. Obwiniał publicznie Mary, żeby nikt go nie podejrzewał. Ma to, na co zasłużył. Boardman nie porwał Michaela. Był dobry, zawsze nas chronił. Jak? Dbają tu o ciebie? Od lat nam pomaga. Dzieciaki go uwielbiają. Co ty mówisz? Widziałam Michaela. Mary dała go demonowi na pożarcie. Tylko Boardman nam wierzył. Przeprowadziłem śledztwo. Drobiazgowe. Wszyscy wiedzą, co zrobiłaś. Odebrała sobie życie. Spotkał ją zasłużony koniec. Niewolnik może się wyzwolić z mocy demona, zabijając się albo zmuszając kogoś podstępnie do popełnienia dogłębnie złego czynu. Mary była niewolnicą demona. Zabiła się, żeby się wyzwolić. Kira mnie okłamała. To nie Baba Jaga was nachodzi. Użyła podstępu. Skoro to nie ona go porwała, znajdź sprawcę. Podsunęła mi myśl, że winowajcą był Boardman. Tłumaczenie na zlecenie Monolith Films. Nagranie wersji polskiej Studio MR Sound czytał Piotr Makowski.